Ślub od pierwszego wejrzenia. Marcin spodobał się Kindze. Ona jednak nie jest w jego typie. Nie obejrzałbym się na ulicy. Na antenie TVN zadebiutowała niedawno 9. edycja Ślubu od pierwszego wejrzenia. W drugim odcinku widzowie poznali drugą parę, dobraną przez ekspertki programu. Kinga i Marcin po raz pierwszy zobaczyli się na chwilę przed swoim ślubem. Jak zareagowali na siebie nawzajem? Mężczyzna nie wyglądał na zachwyconego. We wtorek 5 września na antenie TVN zadebiutowała 9. edycja programu Ślub od pierwszego wejrzenia. W tej edycji programu uczestników w pary dobierały nowe ekspertki: Julitta Dębska, Zuzanna Butryn, Hanna Konkol. Widzowie Ślubu od pierwszego wejrzenia poznali drugą parę. W pierwszym odcinku poznaliśmy 28-letnią Kornelię z Poznania i 32-letniego Marka z Bydgoszczy. Ceremonia została zorganizowana na zamku w Ogrodzieńcu. Ślub odbył się 11 marca, a pogoda tego dnia postanowiła spłatać wszystkim figla. Padał śnieg, wiał silny wiatr, a powietrze było mroźne. Zarówno młoda para, jak i zaproszeni na ślub goście mieli problem, aby dotrzeć na miejsce. Samochody odmawiały posłuszeństwa i część drogi trzeba było pokonać pieszo. W drugim odcinku widzowie TVN poznali drugą dobraną przez ekspertki parę. 27-letnią Kinga i 27-letni Marcin też pobrali się na zamku w Ogrodzieńcu. Oni jednak mieli większe szczęście do pogody. Drugi odcinek 9. edycji Ślubu od pierwszego wejrzenia zakończyła się ceremonią ślubną. Kinga i Marcin po raz pierwszy zobaczyli się na żywo, chwilę przed tym, jak wstąpili w związek małżeński. Widzowie natomiast dowiedzieli się, jakie wrażenie małżonkowie wywarli na sobie nawzajem. Kinga nie ukrywała, że Marcin jest w jej typie. Myślnik. Pierwsze, co mi przyszło na myśl, to chyba jednak taką ulgę poczułam i taką radość, bo widziałam, że jest pozytywnym człowiekiem, takim uśmiechniętym, powiedziała przed kamerą. Myślę, ze mnie pociąga. Jest wysokim, przystojnym brunetem. Jest w moim typie jak najbardziej, dodała. Marcin był znacznie bardziej powściągliwy w swojej ocenie. Nie chciałem za szybko wyciągać wniosków odnośnie Kingi. To jest taka mieszanka uczuć. Trochę podekscytowanie, trochę zaskoczenie. Trochę może też coś, czego się spodziewałem w jakimś tam stopniu. Więc tak do końca ciężko jest mi powiedzieć, czy któreś z uczuć jest dominujące w tym momencie, powiedział uczestnik ślubu przed kamerami. Później stwierdził, że Kinga nie jest kobietą, za którą obejrzałby się na ulicy. Zaznaczył jednak, że wygląd nie jest dla niego najważniejszy. Szczerze mówiąc, myślę, żebym się nie odkręcił za nią na ulicy, gdybym ją minął. Ale to tak naprawdę o niczym nie świadczy. Staram się nie kierować taką pierwszą opinią, żeby za szybko kogoś nie skreślić i też za szybko nie wpaść w jakieś zauroczenie, czy może za szybko nawet się nie zakochać, stwierdził Marcin. Czy ekspertki 9. edycji Ślubu od pierwszego wejrzenia dobrze dobrały uczestników w pary? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach programu. Thank you.
Thank you.